10 wskazówek, jak wypełnić formularz wniosku o zasiłek dla niepełnosprawnych Disability Living Allowance dla Twojego dziecka. Wypełnienie formularza wniosku o zasiłek Disability Living Allowance DLA dla Twojego dziecka może zabrać dużo czasu i energii. Może być również stresujące, ponieważ koncentrujesz się na rzeczach, których Twoje dziecko nie potrafi zrobić. Gdy już wypełnisz wniosek, koniecznie spraw sobie nagrodę. Formularz możesz znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Department for Work and Pensions, DWP. Lepszą opcją jest skontaktowanie się z DWP pod numerem 0800 121 4600 i poproszenie o przysłanie pocztą formularza. Na formularzu zostanie złożona pieczęć z datą Twojego kontaktu telefonicznego i od tej daty będą dokonywane wszelkie należne wypłaty DLA. Jest to pomocne, ponieważ formularz jest długi i wypełnienie go może zająć dużo czasu. Formularz wniosku jest długi i wymaga mnóstwa informacji. Nie śpiesz się i nie próbuj go wypełnić za jednym razem. Uzyskaj pomoc w wypełnieniu formularza od organizacji doradczej. Zadzwoń na infolinię kontakt pod numer 0808 808 3555, aby znaleźć kogoś w Twojej okolicy, kto może pomóc. W ciągu jednego tygodnia przed wypełnieniem wniosku prowadź dziennik opieki, której Twoje dziecko wymaga w ciągu dnia i w nocy. Może być użyteczny podczas wypełniania wniosku i może być użyty jako dowód. Udziel jak najwięcej informacji o dodatkowych potrzebach Twojego dziecka związanych z pielęgnacją i poruszaniem się. Opisz, jak wygląda gorszy dzień Twojego dziecka, aby osoba, która przeczyta Twój wniosek, miała prawdziwy obraz tego, ile dodatkowej pomocy ono wymaga. Zadaj sobie pytanie, czy zawarłaś wystarczająco szczegółów, aby przekonać kogoś, kto nie poznał Twojego dziecka? Jeżeli stan zdrowia Twojego dziecka się waha lub zmienia z dnia na dzień, do opisania tych zmian użyj zwrotów złe dni i lepsze dni. Użycie słowa normalny może wskazywać na to, że w tych dniach dziecko nie potrzebuje żadnej dodatkowej pomocy. Opisz, jak wygląda gorszy dzień Twojego dziecka, aby osoba, która przeczyta Twój wniosek, miała prawdziwy obraz tego, ile dodatkowej pomocy ono wymaga. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć prawdziwych przykładów z życia i anegdot, aby opisać potrzeby Twojego dziecka. Nie polegaj tylko na zaznaczeniu pól wyboru. Do formularza dołącz dokumentację dowodową w formie orzeczeń lekarskich, psychologicznych, logopedycznych oraz, jeśli posiadasz, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zwane Education Health and Care Plan. Cokolwiek może potwierdzić informacje zawarte przez Ciebie we wniosku o DLA. Przeczytaj uważnie formularz, zanim go odeślesz. Czy udzieliłaś wystarczających informacji? Czy odpowiedziałaś na wszystkie istotne pytania? Czy Twoje dane kontaktowe są poprawne? Czy pominęłaś cokolwiek? Zachowaj kopię formularza wniosku oraz dokumentacji dowodowej. Więcej wskazówek znajdziesz na stronie internetowej organizacji Kontakt www.kontakt.org.uk/DLA.